Co to jest bliskość? To jest jak mama jest w pracy, a tata już blisko dojeżdża, to wtedy jest bliskość. I jak ktoś jest blisko i ma taki śmierdzący oddech, to też jest bliskość. A dlaczego taki ma? Bo nie myje ząbków. Bliskość to jest jak ktoś staje blisko drzwi i chce zapukać, ale się wstydzi, bo myśli, że tata da mu klapa, że sam wysedł. A co to znaczy, że człowiek jest komuś bliski? Znaczy, że mieszka bardzo niedaleko. To jest strasznie bardzo blisko. Jak są blisko ludzie, to znaczy, że to jest miłość. Jak pan i pani się przytulają, to znaczy, że to też jest bliskość. I z tej bliskości ożenią się i będą dzieci. I jeszcze mogą się urodzić w szpitalu. I potem panowie w szpitalu wybierają dziecko. Jak to wybierają? Wyjmują dziecko. Pomagają dzieciom wyjść z brzuszka. Tak, to trzeba wziąć o tak do góry nogi. A po co? Żeby wyszło dziecko. No i dziecko nie jest tak blisko jak w brzuszku u mamusi. A do czego człowiekowi potrzebna jest bliskość? Żeby mógł zdążyć do autobusa albo do tramwaju, do czegokolwiek, co jedzie. Jak ma poważną pracę w ministerstwie. A jak ma poważną pracę na przykład w cukierni? To może się trochę spóźnić, bo słodycze są niezdrowe. Bliskość jest potrzebna ludziom, żeby czuli, jak serduszko drugiej osoby bije. Tak przez koszulę. Albo jak już na noc, no to ciało do ciała, bardzo bliziuteńko. Jak już się przytulą, no to idą spać. A serduszko sobie bije i bije. Tak jak zegar. Tik, tak, tik, tak, bim, bam. Tam, banda bandziorów! Grać się najpierw nauczcie, a potem grać!